Hej wszystkim, z tej strony Diego w następnym odcinku The Binding of Isaac. Teoretycznie Kim my jeszcze nie mamy, nic zrobionego, Samsona nie mamy, Ewki nie mamy. No to mniejsze są Magdalenką. No to dobra, jedziemy. Dla tych, którzy... Taka informacja, o kurwa! Ła! Ale hej, dwojga złego odkryjmy sekretny pokój. A dla tych, którzy się ucieszyli na wieści o Let's Playu na NG Plus Co-opa z Dark Souls. Więc tak, DS się przechodzi. Załóż nam niewiele. A jak wiecie, na NG Plus jest, no powiedzmy tak, groźniej. I ciekawiej. Więc tak, o szlak. Więc gra już się przechodzi. A w międzyczasie, jak kumpla nie ma, to się bawię trochę na PvP. I zapomniałem, jaka ta gra na PvP potrafi być rakiem. Niestety. A na przykład, nie wiem, ci, którzy was grali, kojarzycie tą arenę, którą sobie wykmili gracze za Artoriasem w Olasil. No wiadomo, często tam się dostawia własny znak do wezwania, jako czerwony upiór. I czekamy, ktoś nas wzywa, a tu nagle jeb, dwóch gankerów. Ja ganki toleruję tylko w jednej sytuacji. Dobra, powiem wprost, sam czasem gankowałem, ale jak szłem z kimś do bossa i nie chciałem się pieprzyć z kimś, to powiedzmy tak, ale nie, że czekam na pojedynek z kimś, a to nagle jeb, dwóch gankerów i chuj ci w dupę. No, niestety są takie sytuacje. The Book of Sin. O, nowe odblokowanie. Osiągnięcie. I jadąc dalej a propos Dark Soulsa. Tak samo jak leczenie się Estusem w czasie walki. To też takie trochę, powiedzmy szczerze, chujowe. Spider Bite, Slow Effect. A, czyli jest to któreś łza. No dobra, zawsze coś. Może się przydać. Akurat no... NG Plus wyjdzie takie, że będzie... dwóch heavy'ch, powiedzmy tak. Dobra, tych panie się wybić. Dup, dup, dup. Na jakiejś Dark Souls to była cholerę trudna gra i tak dalej, się przynajmniej tak wydawało przy pierwszym przejściu. A później to już, no przynajmniej do pewnego momentu i niektórzy bossowie to był, szli z górki. Powiem tak, najbardziej z niedawnych dwóch bossów przeze mnie to jest Leże Chaosu. Pozdro dla tych, którzy to też byle zrzucało niezliczoną ilość razy. Oraz Artorias, który w pizdu bolał, niestety, i boli. A tak... Część bossów już mi nie sprawia takiego problemu. Co mamy jako pills? I can see forever. Wróćmy się tu, może gdzieś tu będzie? Tak, jest. A, zgaśmy to ogniska przy okazji. Dup, dup, dup. To już był ten nasz pokój. W sumie możemy jedną bombę poświęcić. Dla takiej ilości kasy. W sumie możemy się jeszcze przejść na szybko po okolicy. Dobra, to już chyba nie będzie za bardzo nic. No trudno, może tam coś dalej jeszcze będzie jakiś super secret. O, nawet słyszałem, że się uruchomił. O, mordę. Psia krew. Lord of Spiders. Lord of Spoders. God damn it. Go away. Go away, fly. Ksz. Dobra, jak mam to serducho, to trochę z tego pokorzystam, zanim to zamieni na coś innego. Ten Spider Bite częściej wypadał, ten strzał. Byłoby naprawdę przyjemnie. Kurwa, ale takie pokoje to są przejebane, to trzeba przyznać. Dobra, ale większość mamy już z głowy tego najgorszego syfu. Tych czempionów. No jeszcze wracam do pojedynków w Dark Soulsie. No to też jest często akurat taka taktyka dla tych, którzy specjalnie nie grali, nie wiedzą jak to się odbywa.
że jest główny host. I on wzywa sobie dwóch inwaderów, którzy pomiędzy sobą walczą. Taki organizator areny. To jest akurat fajna koncepcja. To trzeba przyznać. Tylko jak już mówiłem, czasami są tak zwane raki, jeśli chodzi o buildy, broni i tak dalej. Tym, którym coś Giant Dead mówi, no to... No. Dobra, gówno rozwalone. Już chyba nic nie ma. I Secretos. Pills here. Bad guess. Tears down. Balls of steel. Paralyzes. I Balls of steel. No, trochę ciula to, że mamy Tears down w... Nie wiem, że na sobie, to jeszcze ogólnie w tym... w rotacji tabletek. Pin. Dobra, spróbujemy. Skąd wyskoczy? O, dostał. A, tylko tyle, co on miał akurat ten cooldown, już chciałem powiedzieć. Spowolnienie to cały ten czas był pod ziemią. No, pocz. Dobra, wyminięte. Chujba. Chop strzela kilometr ode mnie, a moje wyminięte. Szkoda, że Pin już nie rozwala sam siebie, tak jak psia krew w starym Isaacu. Walną własnym pociskiem i dup. Pin sam siebie ubija. No, tak by mogło częściej być. Serio, te łzy mogłyby częściej wypadać. Przydałby mi się jakiś lock up. Tak, wiem, jak zawsze płaczę o damage upy, no to... Teraz płaczę o lock upa. Dobra, i z głowy. Tears plus shot speed up. Dobra, nadrobiliśmy tą tabletkę, która nam wypadła. I tyle dobrze. Cellar, kuźwa. Pierwsze co mamy, pokoja klucza nie mam. Gro, klucz. Jeden, proszę. Dobra, zobaczymy. Dobra, bomby na szczęście jeszcze mam. Ogniska rozwalimy, bo też mogą serducha wypaść. Ale nie mi. Świetnie. Amazing. Walniemy tu. Money. O nie. Skaczący przez cały pokój ich nie cierpię. Nie wiem, bym musiał sprawdzić, ale czy te pałeczki też, raczej te wykołaczki nie dają nam jakiegoś damage-upa lekkiego? O, mamy klucz. Ładnie. I wrócimy na spokojnie. Ale już zacząłem wyglądać jak potwór. Czym ty byłeś? Gemini. Chodź. Komu zu Hausen. Nazwę cię Martin. Czy nie, kuźwa. Chyba innego nazwałem Martin. Ty byłeś Smithy. Pozdrowienie dla tych, którzy kiedyś oglądali też SpongeBoba. Kuźwa, mi się przypomina, jak to jako dzieciak oglądałem na RTL-u, bodajże czy na jakimś innym niemieckim kanale. Jak było pradziadko przysiadywałem. Też kuźwa, wciąż, że się nic nie rozumiało, ważne, że bajki leciały. I to takie, których nie było u nas. Dobra, mamy bombę. Daj mi coś. A spróbujmy też tu. Dobra, kasa zawsze jest. Też jak patrzę na te plakaty Edmunda Macmillana z gier, tak jak Super Meat Boy czy Gish, to próbowałem ostatnio nagrać Coila, ale nie dało się wyciszyć, raczej zmniejszyć głośności gry, co naprawdę ubolewało w czasie nagrywania.
Nawet moje uszy. Dobra. Też próbowałem grę minimalizować i tak dalej, ale nie chciała się zminimalizować, miała z tym wąty. Chcecie to mówiąc spróbować kuźwa wypierdzielać. Basement Collection spróbować nagrać kilka gierek z tego. Potem jest zestaw właśnie gier Macmillana. Okej. Niektóre normalniejsze, niektóre bardziej chore. Ale większość z nich są takie w miarę, no powiedzmy tak, mini gierki. Na razie nie idziemy. Tu mógłbym spróbować dać bombę. Nope. Jeszcze prawie mnie rozdupcyło. Tu nie ma co iść. W sumie. A, kurde, mogę te wazy rozwalić, ale dobra. Smolić już to. No i tak się tu nie dostanę. Zobaczymy, że to jeszcze jeden secretosem. Może tu? Dokładnie. Raw Liver. O, double HP up. Nie narzekam. O, kasa, 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 kasa. Dosz. Okej. Jakby teraz był jakiś deal z szatanem, to po prostu mógłby tyle zdrowia poświęcić, ale kuźwa tyle zdrowia. Wskoczymy jeszcze na chwilę do gambling roomu. Najwyżej dotację doładuję kiedyś indziej, powiedzmy sobie szczerze. Kiedyś będzie trzeba. A póki co. Out of money. O, dziękuję. Jakby nam jedna dolarówka wypadła. To by się ucieszył. Tu sobie możemy grać tylko na tym. A dobra już. Tak czy pogramy. Dobra, mówi się trudno. I powoli na bossa. The Hound. Go get him, minion. Au. Go get him. O. Bierz go, bierz go, bierz go. Generalnie fajny patent ten. Pan na pępowinie. Tylko trzeba się niestety blisko bossa trzymać, ale tu czy nie najgorzej. Bo my... O, kuźwa. Bo mi na niego trochę szkoda, raczej trochę bardzo, bo mam tylko jedną. Dupcej z tym brimstone'em. Dobra, koleżka go obił. Squeezy, tears up. No, już nadrobiliśmy na pewno tą. Czemu by nie? Jedno, drugie. I latanie spectral tearsy. Czy już się zaczyna to, coś dziać. W sumie te pająki też ubijemy. Kosłajnaty. I teraz polecimy do tamtego pokoju, gdzie wszystko było zablokowane. Aha! To było tu? Tak, to było tu. Dup, dup. Tu możemy położyć bombę. I skrzynia. No, klucze mamy nieograniczoną ilość, więc trochę kasy. I w sumie możemy skoczyć nawet do sklepu, zobaczyć co jest. A tak jak mówiłem, tyle HP upu, szkoda było tego nie przehandlować. Champions Belt. Challenge Up wtedy mamy, ale większe obrażenie. Czy ja to chcę? Chyba nie. 109, 110. No i dobra. Idziemy. Póki się nie będzie zacinać, to... Gówniane wspomnienia, Isaac. Tyle ci powiem. Bramka numer 1, ciula mumy. Bramka numer 2, większego ciula, nie? Pity, pity, pity. No nie. O, ale za to będą dodatkowe klucze. Flat Penny to jest jednak fajny patent tutaj. I klucz. Jakiś kluczowy żebrak by się przydał.
żeby go trochę podpakować. Ja jestem nietoperek. Kuźwa. Daj mój fart dzisiaj. Ten odcinek się też postaram wrzucić jak najwcześniej. O, fajnie. Tylko na piątek już się właśnie w tym momencie uploaduje Sniper Elite kolejny. A Isaaca wrócę bodajże na sobotę będzie. Albo nawet na piątek się postaram jak najszybciej wrzucić i będzie z głowy. Dobra. Brak klucza nam nie grozi. Lag up. Tak jak mówiłem. Więcej lag upu to tam będziemy częściej zamrażać przeciwników. Ok, tu mamy pająki, które nie cierpią, ale najgorsze są te, które strzelają na boki jeszcze. Czy będzie? Nope i nope. Ale kurde, latanie tutaj tak ustawia grę. Ło, farfocel. I kluczyk. Die everybody. Die bitch. Kurde, też są tak monotonne też, ale nie tak jak z tymi czaszkami, które się chowają. Ale póki co chyba nam nie najgorzej idzie. Przedmioty całkiem okej. I ten nasz koleżka nieźle bije. Tak na coś wleci. On ma ten minus, że ma strasznie krótki zasięg, psia krew. Au. Kuźwa, ale mnie dzisiaj obijają. Ja w sumie zróbmy bossa, póki nie stracimy więcej zdrowia. O, kamyki nam się przydadzą. Do awaryjnej ucieczki. Krzań się, skruju. Go fuck yourself. Dobra, ja tak mogę walczyć. No, Komshausen. Komshausen. Go home. Damage up plus HP up. No, zaczynamy chyba już teraz lepiej bić. Czy coś stąd chce? Kota na pewno nie chce. Łapki też nie, a płód. Siostrzyczka Maggie nam się tym bardziej chyba nie przyda. Dobra. Miałem nadzieję, że coś będzie lepszego, na przykład, nie wiem, Goathead czy coś. Właśnie, w sumie nie wiem, czy Goathead wypada właśnie z Satan Roomów. Szczerze mówiąc. Nie, nie odbiorę telefonów, jestem na wizji. What do you have here? Ooooo! Kurwa, nie wziąłem łapki Gapiego, moglibyśmy sobie pełno serc naspawnować. Ale w sumie, jak zdobędziemy jeszcze kilka monet, moglibyśmy zamienić serducho na konwerter. To byłoby naprawdę fajną opcją. Możemy jeszcze poszperać za... Dobra, wejdziemy. Dosz! Money, money, money. Ja, panie, lubię money. A, kurwa, te pająki tak ciężko widać tutaj na takich pomieszczeniach. Pokój czarny, kurwa. To jeszcze pająk corny. I ciula widzisz. Tylko ten mały tak pomaga. Że to jest niepojęte. I ginie. No i wsio. Nie wypadał tam jeszcze jedna moneta? Nie, potrzebujemy jeszcze jednej monety. Tylko jedno, więcej nie proszę. Paralysis. A, jak nie będzie żadnej monety, no to po prostu gra mnie trochę wychujała. Dobra, zużyjemy tę tabletkę. Żeby już nam później się przypadkiem nie użyła. Jakikolwiek secret room, cokolwiek, nie wiem.
Jakiś trup. A właśnie, w sklepie jest chyba ten truposz. Z niego może wypadną jakieś monetki. Pokaż mi swoje towary. Pierdol się. Dobra, zrobimy tak. Te kilka monet nas chyba nie zabije. Te trzy. No, cztery usunęło z tego. Ale mamy już konwerter. Jeden HP up. Drugi HP up. A sobie te dwa sole zostawię awaryjnie. Dobra, chyba wsio. Możemy iść. No to sru. Czy ja chcę tam? A, tam i tak nie wejdę. Okej, was się jak najszybciej pozbyć. Kurde, to spowolnienie też jest pomocne. Kurde, całkiem fajny build nam wyszedł. Wow, nie cierpię tych pająków. To jest taki szajs. O nie. Jakiś żebrak od klucza by nam się przydał teraz i to konkretnie. Tyle tego cholerstwa mamy. Mam akurat ten plus, że mogę stać na środku i mi specjalnie nic nie grozi. Tyle dobrze. Co nie walimy tu bombkę. Jakiś item? Piguła. Tears down. No co to, to nie. Jak się wyrzucało? Tak. No okej. Bierz go, Smithy. No to szpoko. Jeszcze dwie bombki. O, Bob's Brain. Nie, nie jestem sadystą. Jakbym miał na przykład pyromaniaka, czy coś, co by mnie leczyło. Przynajmniej tak to się nazywało, pyromaniak. Że leczy od wybuchu, to bym to chętnie wziął nawet. Ale tak. O, ciebie właśnie, koleżko, potrzebowałem. Co u ciebie? Po mnie świetnie. Może byś cię wyrzucił. Dziękuję. Dobra, kolejne. Pachło do pomocy, żeby nabijać wrogów. Napale. No i klucze powoli będziemy odzyskiwać. Tu nie. Wow. Prawie sam się nadziałem znowu na pająka. No i z głowy. Co za bramko numer 1? Butterbean. To sądzę o tym przedmiocie. Ale grzybami nie pogardzę. Czy ja to chcę? Liberty Cup'a chyba szomąc na razie nie chcę. Wolę mi ten zapas kluczy. A wreszcie na żebraka, bo z tego co wiem, czasami lubią wypadać. I w arcade roomach, i w łombie, z tego co pamiętam, są często. Więc zapas kluczy mi się przyda. Dziękuję. Bateria. Baterii nie potrzebujemy. Ale możemy wejść. Jeszcze dwie monetki by nam się przydały. Najpierw przeszukamy pomieszczenie, jeśli... No, w sumie już kuźwa nie będę tej maszyny podkradał. Wow. W sumie mogę chwilę potrzymać. Dzięki, młody. Speed up. Musiał go rozwalić. Wow, larwy, nie. Larwy to zło. Zapamiętajcie. Nieważne, co by kurwa wam mówili. Chuj, już po Satan Roomie prawdopodobnie. Szanse spadły. Bo mi się zachciało exploringu.
Dobra, jak najszybciej ich rozwalić, bo nie są przyjemnymi gostkami. No okej. No jeszcze tam wejdziemy na chwilę do sklepu, kupimy to serducho sobie. I na bossa powoli. Pyk. No to sru. Właśnie wiem, że też zawsze zapominam dla tych, którzy by chcieli Seeda. D8 TY40 0 chyba, bo niektórzy tak piszą 0 i o, no tak samo T4. No okej, lecimy dalej. No, a w sumie możemy jeszcze chwilę pozwiedzać. Pan już widzę, że coś wypadnie. Na przykład banda przeciwników, które potrafią zaboleć. Ja się cieszę, że Spirit of the Night mi wypadł przedtem. Dopiero tak mi zrobiło grę. Okej, idziemy dalej. Tu byliśmy, tu nie byliśmy. Pyk. Tyle kasy, czarne serducho. Okej. Niebieskie serducho i dwa pająki. A, możemy użyć. Bo jeszcze mógłby nie. The Hollow. Przy takich bossach się przydaje cholerny piercing, ale jakoś nie idzie źle. Żeby specjalnie od niego nie oberwać po tym jego strzałach. Dobra, no to na chwilę ociulać. No i dobra. Satan? Nie Satan. Two of Spades. Zapas kluczy mamy. Kopytka nie potrzebujemy. Osobiście wolę Flat Penny. I can see forever. To dłużejmy na następnym piętrze. Dobra, schodzimy niżej. Depth XL. Okej, okay. Jak sobie już czasem 25 minut. No, mogło być lepiej, mogło być gorzej. Wow. Jakby od tego dostał, to by były jaja. Okej. Okay. Sekretosy. A, zagramy. Nic. Trudno. Farfocel. Czy ja przyciągnąłem jego strzały, czy mi się wydawało? Dobra, tu nie mamy nic. Pokój zło. Tu mamy bossa, ale powinniśmy sobie z nim bez problemu poradzić. No, ale zazwyczaj go psia krew spotkałem w łąbie. O to nie wiem. Go fuck yourself. Oczywiście musi spawnować te diglety. Wow, mało brakowało. Bierz go młody. Go get him, Mildred. Hej, teraz wyskoczy. O, au. Nie żygie, szkoda bani. Dobra, na to ogniska chwilowo lać. Brains. Okej, piguła. Ciekawe co to było, bo już nie pamiętam. O, nawet... Bombs are keys. Powiem tak, okej, mi to nawet pasuje. Bo bomby, raczej pół bomby, klucze sobie odrobimy i to w miarę szybko. Bombs are keys, tego nie potrzebujemy. I kolejna nieznana, Pretty Fly. Już mamy dwie. Nie narzekam, całkiem miło. Znowu farfocle. Najpierw te ogniska trochę pokierszować. I tego farfocla dobić. No okej.
No już 5 kluczy, bomb 25, no to śmiało możemy szukać. Fajnie, żeby tej tęczowej nie rozwalić. Na razie. Tylko jeden klucz. Dobra, bo się trudno. Po chwilę możemy jeszcze zagrać iść na maszynie. Ciorej to. Wow, no i po nim. Ciul dupa panima. Tu mamy Pretty Fly. More flies, more fun! Yay! Chciałem na tym grać. Dobra, z tego mogą serducha wypaść. Lucky Rock. Sobie wziął na chwilę szczęśliwy kamyczek i próbował pokombinować ze sporą ilością kamieni, która gdzieś tam powinna być, nie? Czaszek chwilowo nie rozwalam. Gdzie było pełno kamulców? Tu było ogniska. Tu był boss. W sumie mogę trochę poniszczyć. Na. Co wypadnie? Jak na złość nic. Dobra, mówi się trudno, bo mam w cholerę. Dosz! W sumie mógłbym zrobić tak, żebym porozwalał to i wrócił się po płaską monetę. Co by też nie było głupie. I chyba tak zrobimy. A ty co masz? Pająki. Masz robaki. No właśnie teraz nie wiem, czy... W sumie 6 kluczy to nam starczy, a... Z kamieni to nam może więcej rzeczy powypadać. No i dobra. No już kolejny klucz. O nie. Mamuś, go away. Tylko dwie łapy. Dobra. Nie powinno być tragedii. Bo teraz nam tyle kluczy wypada. Przebranie znowu tego żetona płaskiego byłoby lekką głupotą. Dosz. Będziemy eksplorować ile się da. Zwłaszcza ten fakt, że nam z kamieni cholery, od cholery rzeczy wypada, więc... Dup, dup. Dup. I dup. Lucky Rock jest zarąbisty. Zwłaszcza jak ma się w cholerę bomb. Gdzieś tam miałem sklep. Nie, jeszcze nie odkryty chyba. Muchy. Wow. No tacy towarzysze czasami są dość niebezpieczni. Pod tym względem, że mogą też nam zrobić mały kuku. O! Damage up! Daj mi. Mua. Let's go! Fuck. Midas touch. To by było zarąbiste z kopytkiem. Nope. Z kopytkiem albo też z... W sumie mam w cholerę zdrowia, więc czasami mógłbym się poświęcić. Albo właśnie też z płuczką, to by było fajne. Go fuck yourself. Teraz ta szybkostrzelność i damage upy, no to teraz jest bajka. Gimme more.
Okej, bomby sobie na razie zostawimy. A, knekcie. I nie tylko, niestety. Najpierw skellingtony. Bo oni tutaj są najgroźniejszymi w tym momencie. A ci to tam pół biedy. Zwłaszcza, że latamy i mamy koleżkę. Tyle mamy kasy dzięki temu kamyczkowi. Rubber cement. Powiem tak, w tym przypadku chętnie na to nawet wezmę. Bouncing tears. Może to być całkiem fajne, tylko... Już tam na... to mi się tak język poplątał. Pociski na mnie przelatują przez wszystkie czaszki, kamienie i tak dalej. No ale już się mówi, trudno. Damy radę. A plus ten, że się odbija od przeciwników i wali w innych. Au. A za chwilę sobie skoczymy do sklepu, możemy jeszcze mały gabling się pobawić. No okej, okay, bombera. I znana piguła. Help up! Kurwa, teraz jakiś deal z szatanem, cokolwiek, gdzie by można było poświęcić zdrowie. Bad guess. No, tym nie zabłysnąłem. A PhD to w sumie możemy wziąć. Balls of steel. No okej. Okay. No i władujemy. Nie ma co. Póki mamy kasę, to... 125. Już taki mały próg. A władujemy tyle, ile się... Dobra, już się więcej nie da. A możemy chwilę się jeszcze pobawić w... gambling. Kuźwa, tyle tej kasy mi wypada teraz. Też nie pamiętam, czy gdzieś miałem jakieś tabletki, które były negatywne. Mógłbym je zawsze podnieść i sprawdzić teraz. Wrath. I am Sigmar of Katarina and you shall feel my wrath. Fear my wrath. God damn it. Dobra. Róbmy fortunę. Jak to by powiedział standardowy facet jadący do Vegas. Trochę kasy, która nie jest mi specjalnie już potrzebna w tym momencie. Nie, nie odbiorę telefonu, nagrywam. Chrzańcie się, ludzie. No, daj mi coś ładnego. Speed up. Może być. Latamy, więc się nie wpierdzielimy na kolce przypadkiem. Tak, więc to piętro mi trochę czasu zajmuje, ale skoro mamy takie opcje jak ten tekst, nie, tego nie chcę. Choć w sumie byłoby fajny patent z tą ilością kasy, co mamy, ale... A dobra, nie, najpierw zrobimy tak. Przeszperamy jeszcze to skrzydło. Najwyżej skoczymy do... tego secret roomu, gdzie była ta maszyna też do wróżb. No i powoli już na bossów. Nie. Poczta głosowa. Dziękuję. Serdecznie. No, spieprzać. Co tu mamy? Klucz i bomba. No jeśli chodzi o kasę, klucze, bomby, to w tym rajdzie to nie mamy co narzekać. Eleganciano po prostu. Polaku burdello bum bum. I Dolce Vita. No, skoczny. Tu była jeszcze jedna moneta, przejdziemy na skróty. Jeszcze chwilę zagramy, no i idziemy na bossów. Nie wiem, czemu tam chciałem iść. Dobra, to było chyba w prawo teraz. Tak, w prawo. I ich jeszcze chwilę pukniemy. Trust good people. You're dark inside. Lefty hand. Broken magnet. Fish head.
Nic, co mnie generalnie urządzało jakoś. Użyjemy przedmiotu, weźmiemy to serducho, zobaczymy kartę. Hanged Man, no w tym przypadku najmniej przydatna. Give up. A to co jest? Wheel of Fortune. No okej. Okay. Znaczy nawet chętniej mogę zagrać, albo raczej nawet na zmianę. Take your medicine. Kurwa, teraz tyle tego mam. Bierzemy kamyk to na pewno na razie. I rozdupimy to. Dosz! Teraz to się tak poplątało, że będę podnosił jedno po drugim. Dobra, delikatnie. Teraz bombera, to. I idziemy dalej. Kasę znowu trochę mamy, przedmiotów mamy. Zdrowie mamy tyle na spawnu minionego, że to po prostu kuźwa Mordor na kółkach. Teraz możemy mieć wyjebane na wszystko. Z takim poziomem zdrowia. Dobra, w sumie jeszcze tu mogę spróbować walnąć bombę. Nope. Ale przy trochę kasy. Dobra, idziemy dalej. Let's go! Bombstar Keys. No, to już się nam chwilowo nie przyda. The Gate. Teraz momentami nie wiem, które są moje, które jego, czy się w ogóle wypuszczał te pociski. Auć. Jego nie trać głupio, kurwa zdrowia jego mać. Po chwili się pożegnasz ze Satan Roomem, którego i tak pewnie nie dostaniesz. Dobra, już chuj, po Satan Roomie. Mówi się trudno. Ale zdrowia mamy tyle, że... Ale nie, nie ma problemu. Old Bandage, HP up. Tyle tego zdrowia mamy, że to po prostu jest bajka. A, czerwona mamuśka, czyli ona tylko kopie bodajże. Czyli prosta. Z lewej na prawą tylko łazić. Co nie możemy zrobić tak? Dotyk Midasa, szmato. Puf. 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 Tears plus shot pit up. No już mały karabinek maszynowy nam się robi. Dobra, zwozimy niżej, nie ma co. Ile nam to trwa? 40 minut, no... Mogło być gorzej, mogło być lepiej. Pin spierdzielaj. Już raz ci skopałem dupsko. Przepraszam, odwłok. Okej, okay, kluczyk. O, jak was nie cierpię, patałachy. Najgorsi oni są na początku gry. Jak nie latamy, mamy pokój na tych dwóch. Jakby bechy. Mózgi są chyba gorsze, bo one zostawiają się od tego traila. Na którego no w tym przypadku i tak mam wyrąbany. Ale i tak, lepiej uważać. Bo te mają w miarę przewidywalne ruchy, mózgi gorzej. Okej, okay, klucz. Wow. Muchy jednak ratują sytuację. Czasami. Okej, okay, to tylko jeden. I to też spowolniony. Co to panie z kamieni? Dosz. Kurwa, jakbym tu nie miał latania. Miałbym lekko przerąbane, dobra, cztery łapy są. Au! Młody Bigo, Bigo! Dammit! Ile ich tam w ogóle było? O, tu jest chyba naznaczona, przynajmniej tak mi się wydaje. Nie. Dobra, zrobimy Wheel of Fortune. Bo generalnie kasę mamy w cholerę, więc możemy trochę.
się pobawić. Jak ono w ogóle ze szczęściem? No niby nie najgorzej, ale i tak nam ciula wypada. Kolejny Pretty Fly, którego już no nie możemy mieć. Serducho, już mamy pełna. W sumie ten konwerter mógłbym już na coś zamienić. Raczej mógłbym go wcześniej zamienić, chyba piętro temu, ale nic nie było specjalnie. Znowu trochę kasy. Coś fajnego. No, awaryjne serducho. Ostatnia moneta. I wysadzamy. Cały czas w ruchu. Zasada numer jeden przy tych łapach. Wsio, wsio. Kurde, to jedno szybko rosło. Nie. A, zaś pająki. Chyba jakiś goathead wypadł czy coś. No, nie obraziłbym się. Mam materiały na handel z stanem, znaczy się szatanem. Shitrum. Spadaj. Dobra, idziemy dalej. Ślepy zaułek, niestety. Idź w cholerę, parodię Super Meat Boya. Czym ty do cholery jesteś? Cellus, Cellus. Stronger Feet. Tylko jeden problem, nie mam stóp. I am legless. W sumie tu i tak nie mam specjalnie. Zacznijmy już szperać na łumbie. Bądźmy szczerzy. Dobra, ten niech się też zerwie. Niech sam do mnie podejdzie. No, wlećcie tego na środku respu, przynajmniej na razie. No, gin, łaskawie. Jak się lata, przynajmniej nie ma żadnego problemu. No i po. Co mamy? Syntol! Kolejny damage up. Kurwa, tyle nam tego wypadło. Okej, okay, Utero 2. Curse of the Lost. Nope, 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 nope. Najpierw się wyzbędziemy tego. A Smithy się nim zajmie. Well done! Jeszcze samego Smithiego, to wspominałem, że on był w SpongeBobie. Też była chyba jazda jego czapkę z uchwytem na picie. Powiem wprost, nie pamiętam, w dodatku to oglądałem po niemiecku. Curse of the Lost jest po prostu taki wrzut na dupie. Zwłaszcza w Utero czy Łombie. No, jakiś spektral, z którego nawet skrzynka wypadła. Cricket's Head, ja pierdolę. Będziemy niszczyć teraz. Dobra, dajcie co macie. Kuźwa, świetnie. Dobra, w sumie chrzanić już to. I tak już miażdżymy system. Dobra, tobie damy trochę kasy.
pochwalić się czymś ładnym. Kompas. The end is near. No tylko ciula mi to da, bo i tak mapy nie widzę. Kurde, mam nadzieję, że za chwilę pokój z bossem się pojawi. Nie chcę się pałętać po tym. Po tej dziurze dosłownie w przenośni. Może tędy? Czym ty jesteś? I can see forever. Okej, okay, why not? A czemu by nie? Jak się bawić, to się bawić. I mamy w końcu psia krew bossa. Dobra, let's go. Będzie kolejne oko teraz. Jeszcze jedno. Już możemy tylko nawalać. W sumie mógłbym podejść, docnąć ją dotykiem Midasa, ale po cholerę miałbym. Bądźmy szczerzy. Tak już mi aż dre. Trzeba się trochę na nika poskupiać. I elegancko. O, w sumie. Odblokowaliśmy IPKak i Cute Baby. Nie możemy zejść niżej. I chyba się na to porwę. Wiecie? Jak mamy taką opcję? Unlocked Cute Baby i IPKak. Czyli coś czuję, że w następnym odcinku będziemy z IPKakiem, bo jest tak często taka sytuacja, że jak odblokujemy jakiś przedmiot, to w miarę wcześniej nam się pojawia. Znaczy przy następnej możliwej okazji, przynajmniej ja tak często miałem. Magic! Dobra, teraz jeszcze ciebie. I po wow. Kurde, genialnie. Słuchaj, może to walnę na miniaturę. Tylko niech ten młody się cofnie troszkę. Dobra, może być. Co dalej mamy? Mamy generalnie dupsko, skupiemy. Jak leci. Japa koniu. The Fool. Ej. Nie wiem, jest dwóch? Tak, mamy dwóch. Jeden już poszedł, drugi nas oczywiście pierdzielnął. Dobra. No, świetna nagroda, 10 na 10. Tych. Teraz tych panów się wyzbyć. Ten tam może być lekkim żodem na dupie. Dobra. Co mi dasz? Serducho i klucz. Okej. Nope. Nope. I double nope. To będzie Secretos. Nie. Teraz tędy może skoczymy. O, już widzę, gdzie jest boss. Au. Dammit. Well, screw you too! A czemu by nie? Go home, Fallen, you're drunk. Po chwili ci skopię dupę po raz drugi. Się na to szykuj. Mister Cool. Jeden został.
Ja w sumie nie wiem, czy w dwójce, czyli w Isaac Rebirth jest Loki 2. Czyli działa, że tak powiem, tak samo jak dwóch Lokich, tylko generalnie to jest połówka Loki, czyli dwie połówki Lokiego. Dobra, idziemy skopać dupę Stanowi, znaczy się Szatanowi. Chodź, Stan. Show what you got. Dobra, zostało dwóch. Au. Au, Stone. I teraz Stan. Au. Stan, stop. Stan, what are you doing? Stop being a jerk. Go fuck yourself. Trzecia faza, czyli kopytka. Który nie wiem, zamieniam w złoto, czy nie zamieniam w złoto? Czy będzie to samo jak z matką? Chyba nie zamieniam w złoto. Trudno. Au. Stan, chrzan się. I już mamy nawet szatana pokonanego na Magdalence. Guardian Angel. Kurde, całkiem fajnie nam to poszło. Gładko, bez problemu, sporo kasy. I generalnie siedzieliśmy niezły wpierdol. Jak chąśnicy. Zgooglujcie sobie. Polecam. A póki co, ja się będę żegnał. Miło się nagrywało. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Możecie subskrybować. A ja się na razie będę żegnał. Na razie, hej.